na imię Zuzia. Od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce typu atakcyjnego oraz krótkowzroczność z astygmatyzmem obu oczu. Mam tutaj przed sobą ulotkę, w której Zuzia prosi o pomoc. Co to jest za choroba, mózgowe porażenie dziecięce typu atakcyjnego? Wiecie? Ja również nie wiem. Ale zapraszam Was do rodziny Ułasiewiczów, ponieważ na temat tej choroby opowie nam mama Zuzi, Małgosia. Przedstawiam Wam Małgosia, Zuzię i Martynę. Papa stwierdził, że wszystko jest w porządku. Nie ma Zuzka ani jednej nóżki krótszej, ani dłuższej. Coś, żeby wskazywało to, że ona ma problemy z chodzeniem. Lekarz nas cofnął w sumie i to lekarz stwierdził, że idźcie do neurologa, bo to mi się wydaje, że jest neurologiczne. Był neurolog, który stwierdził, że Zuzka ma atakcję mózgową. W szpitalu wyszło, że Zuzka ma bardzo wysoką wadę, miała wtedy minus 8 i minus 8,5 na drugie. To już jest duża wada. W wieku? W wieku 3,5. 3,5. Dzisiaj ten astygmatyzm jest wielkości? Minus 13. Nie? Wtedy zajrzałam do internetu, no przeraziłam się. Ze łzami w oczach płakałam, co będzie z moim dzieckiem, tak? Wtedy uświadomiłam sobie, że mogę ją stracić też, tak? Czytałam o różnych historiach, tak? Jak siostra opowiadała, że straciła tatę, brata w tym samym wieku, że dzieci dożywają, znaczy dorośli w sumie, tak? Dożywają 20-30 lat. Nie wiedziałam, jak to wtedy przeżyć. Ryczałam, płakałam. Ciężko mi było, tak? Drżenie rąk. A jak ludzie reagują na mieście, kiedy Was widzą? Na samym początku było ciężko. Ciężko, bo Zuzka faktycznie miała ten gorszy, tak? Gorzej było, więc schodzeniem, tak? Potykała się, przewracała się, wchodziła na mnie też, tak? Więc ludzie odwracali się wzrok. Mówili pod nosem coś do siebie, tak? No bo nieraz było, że ja się przewróciłam na nią. To też było, no, idziesz ulicą, jak może matka się przewrócić na swoje własne dziecko. No, Zuzka intensywnie się rehabilituje, tak? Mamy 3 razy w tygodniu rehabilitację. Chodzimy tutaj w Świdwinie, tak, czy tak? Tak, chodzimy do logopedy. Bardzo dużo nam dają turnusy rehabilitacyjne. Są 2-tygodniowe turnusy, na których Zuzka pracuje od 8 rano do 15. To jest długo, tak? Ale mamy pewność, że po tych 2 tygodniach jest bardzo duży postęp. To jest właśnie szalona Zuzia. No i nie muszę, nie chcesz tak robić na co dzień. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Was, drodzy Państwo, na, myślę, niezwykłe wydarzenie, które będzie miało miejsce tutaj, na zamku w Świdwinie. Wystąpi chór kameralny żeński Adventus pod batutą Mariusza Gebela. 17 marca 2018 roku tutaj, na sali widowiskowej, odbędzie się ten koncert. Powiesz może, chór, nie, to nie są moje klimaty, ale chciałbym zadać Tobie jedno pytanie. Czy kiedykolwiek byłeś na takim koncercie? Jeśli nie, to daj sobie szansę. Koncert zespołu Adventus, chóru kameralnego pod batutą Mariusza Gebela, będzie przeplatany również poezją, psalmami, poezją religijną, którą będzie dla nas recytować aktorka Anna Samusionek. Zapraszam Was zatem do tego, abyśmy mogli doświadczyć pewnego niezwykłego wymiaru, którego nie doświadczamy w życiu codziennym. Zatrzymajmy się tego 17 marca o godzinie 18 na chwilę, aby doświadczyć rzeczy niezwykłych.
Dla Was ma jeszcze ktoś takie szczególne zaproszenie. Zobaczymy na koncie. Skoro Zuzia nas zaprasza, to trudno jest, żebyśmy jej odmówili. Zapraszam, nie może Ciebie tutaj nie być. Drodzy Państwo, chciałbym również powiedzieć, iż bilety na to wydarzenie możemy nabyć w Świdwińskim Ośrodku Kultury, jak również w Centrum Informacji Turystycznej tutaj w Świdwinie, ale też będzie możliwość zakupienia biletów cegiełek na ten koncert tuż przed samym koncertem. Cena takiego biletu, którym możecie wspomóc Zuzię, to jest 10, 20, 50 i 100 zł lub też wielokrotność tych biletów. Zapraszam Was tutaj do hali widowiskowej 17 marca 2018 roku o godzinie 18. Nie może Was tutaj nie być.